Wow, bardzo fajna badass scena. Widzieliście to? W sensie jak Ahsoka stoi nad tym pomieszczeniem, do którego chce się dostać, no to mocą umieszcza miecze w taki sposób, żeby były naokoło niej, wycina sobie ten okrąg i spada razem z nim. I abstrahując od faktu, skąd wie, że nie spadnie dokładnie na to, po co przyszła, zanim powiecie, że to przez moc, to scenę później jest moment, w którym przelatuje jej statek kosmiczny nad głową i nie wyczuwa go mocą kompletnie, więc chyba to tak nie działa. No to miecze nie są prostopadle do ziemi, w sensie są pod kątem, a mimo to, jak wycinają ten okrąg, to ten okrąg jak spada, to w przekroju nie jest trapezem, tylko prostokątem, co by sugerowało, że miecze były ułożone prostopadle do tej powierzchni, którą przecinały. I to też nie jest to, że filmowa Ahsoka ma rękojeści mieczy świetnych trochę zagięte, bo jak się przyjrzycie tej scenie, to widać, że ostrza są pod kątem. Jasne, możecie powiedzieć, nie ma się co czepiać produkcji za miliony monet, w której kilkadziesiąt osób czuwało nad efektami specjalnymi tej konkretnej sceny i nikt nie zwrócił kompletnie na to uwagi. Ale jak dla mnie, może wyjaśnienie jest inne. Może po prostu mocą jesteśmy w stanie zaginać same ostrza mieczy świetlnych? To dopiero daje potencjał. Ktoś zadaje takiemu Jedi cios, a on wyciąga rękę i nagle to ostrze miecza świetlnego zakręca i obcina wam głowę.